Teraz zrobimy korpus misia. Zacznijmy od kółka ruchomego. W pierwszym okrążeniu 6 półsłupków. Pierwszy półsłupek oznaczam. Zmniejszam kółko. W drugim okrążeniu 12 półsłupków. W każdym oczku 2 półsłupki. Powtarzamy. W trzecim okrążeniu 18 półsłupków. W co drugim oczku 2 półsłupki. W pierwszym 1. W drugim 2. 1. 2. Powtórzyć do końca okrążenia. W czwartym okrążeniu 24 półsłupki, w co trzecim oczku 2 półsłupki. W pierwszym 1. W drugim 1. W trzecim 2. Znów 1. 1, 2. Powtarzamy. W piątym i szóstym okrążeniu wykonamy po 24 półsłupki. W każdym oczku po jednym półsłupku. Dwa okrążenia. Wykonałam dwa okrążenia. W siódmym okrążeniu zmniejszamy ilość półsłupków. Wykonamy co trzeci i czwarty półsłupek łącząc razem. Pierwszy półsłupek oznaczam. W drugim oczku jeden półsłupek. I w trzecim i czwartym półsłupki łączymy razem. Powtarzamy do końca okrążenia. 1, 1 i 2 półsłupki łączymy razem. 1, 1. I następne 2 półsłupki łączymy razem. W 8 i 9 okrążeniu uzyskamy 18 półsłupków w każdym, czyli w każdym oczku wykonamy po jednym półsłupku. 2 okrążenia. Mam 2 okrążenia, wypełniłam
już część robótki kulką silikonową. Następne, 10 okrążenie. W nim znów zmniejszę ilość półsłupków. W pierwszych 4 oczkach po jednym półsłupku robię, a w 5 i 6 2 półsłupki razem. Powtarzam tak do końca okrążenia. Pierwszy półsłupek. Drugi. Trzeci. Czwarty. I 5 i 6 razem. I powtarzam. 4 półsłupki. 1, 2, 3, 4 i 5 i 6 razem. W 11 okrążeniu wykonuję w każdym oczku po jednym półsłupku. Uzyskałam w tym okrążeniu 15 półsłupków i w ostatnim okrążeniu znów zmniejszam ilość półsłupków. Co drugi i trzeci półsłupek wykonuję razem. Pierwszy półsłupek oznaczam. Drugi i trzeci razem. Powtarzam. 1 i następne 2 razem. Mamy ostatnie okrążenie. Wypełniłam środek. Robię jeszcze oczko ścisłe. Odcinam nić, zostawiam dłuższy koniec, żeby połączyć korpus z główką. Przyszyję później igłą. Dlatego zostawiam dłuższy koniec. Wyciągam nić i robię następne elementy. Uszy, kółko ruchome, w pierwszym okrążeniu 6 półsłupków. Zmniejszam kółko. W drugim okrążeniu 12 półsłupków. W każdym oczku po 2 półsłupki. Oznaczam pierwsze oczko. 1, 2, 1, 2.
I w następnym oczku zrobię oczko ścisłe. Odcinam dłuższy koniec nici i przyszywam do głowy. Tę nić chowam w ściekach.